Dzień dobry moi drodzy, witajcie. Tu znowu Gimper. Kontynuujemy grę w Heroes. Dlaczego mam tak dziwnie przestawioną koszulkę? Tak sobie przestawimy koszulkę. Tomku, może mózg sobie przestaw. Cwelu. Rozumiem, że Tomek cały czas, pomimo kilku sesji nagraniowych, cały czas nie potrafi znieść tego, że przegrał w dyskusji na jednym ze streamów, dlatego teraz siedzi, udaje mądrego. Możesz się przybliżyć do widzów, przywitać się również. Nie będę zbliżał się do twojego poziomu. Ani trochę nie zamierzam. Okej. Przykre jest, że wykorzystujesz swój wzrost, żeby wyglądać na większego. Bo jestem większy. Ej, co jest z tą koszulką? Myślę, dziwnie przestawię, zobacz. Widzisz? Śmiesznie, tak. Dziwnie się przestawię. Mógłbyś sobie dekolt tak zrobić. Mógłbym sobie zrobić jak Belly Ebers mają. Czekaj, zróbmy sobie dekolt. Tak jak Belly Ebers mają. Będziemy tak siedzieć. Będziemy tak siedzieć. Jedną ręką będziemy robić sobie dekolt, a drugą będziemy grać. Bo bez gender. Jak gender. Jak tacy ładni chłopcy jak z kanału. Jak ładni chłopcy, tak. Z dużych kanałów. Tak, z dużych i kanałów. Zapamiętajcie, że jest tylko jeden słuszny Ignacy na polskim YouTubie. Dokładnie. Żebyście nie pomylili. Żebyście nie myśleli, że jest jakiś inny. Dokładnie. Zróbmy jeszcze większy dekolt, żebyście na pewno nie zapomnieli. Podarła się. No to hitboxowa ta chuj znam w sumie. Świetne lokowanie produktu na nagraniu. Zaraz na Skype dostanę. Tomku, oglądałem twój odcinek z Heroesów. Cofamy ci wszystkie tantiemy, które zarobiłeś na reklamach. Dokładnie. Jesteś na zrywamy winy, współpracę. Jesteś na winy 3 miliony kolumbijskich pesos. Miżoro końcu. Nie wiem co, nie, my tak nie mówimy. To można by zrobić taką walutę kiedyś. Swoją drogą ktoś policzy, że w ogóle z odbiorców YouTube'a można by małe państwo zbudować. No zdecydowanie, by zdecydowanie. Właśnie moglibyśmy mieć taką walutę na przykład. Miszoro końcy. Fajnie, fajna nazwa taka, wesoła. Bardzo taka. Sympatyczna. Prawie tak wesoła jak... Jest nawet fanpage już Atorna prezydenta, to już wiemy kto prezydentem mógłby być na przykład. No zdecydowanie. Na pewno ludzie by wybrali mądrych ludzi na rządzących na przykład. Zdecydowanie. Jasia Dąbrowskiego. Bo jest ładny. Bo jest ładny na przykład. I byłby wspaniałym premierem naszego państwa. Najlepszym na świecie. Prawie tak samo dobrym jak na przykład pani Suchocka. Nawet nie wiesz co to jest pewnie. Była na polskich mistrzach logicznego myślenia. Nie było Suchockiej. Była. Nie było tak. Suchockiej. To może jakieś podobne nazwisko. Nie wiem kto to jest. Nie potrzebuję interesować się. Pierwsza kobieta premier w Polsce. Niepotrzebnymi rzeczami. Pierwsza kobieta premier w Polsce. A nie Kopacz? Nie. Oczywiście, że nie Kopacz. Kopacz jest drugą kobietą premier w Polsce. Kopacz jest w kamieniołomach. Wydobywa ci rudę. Chujowe. Spierdalaj. Prawie tak chujowe jak twoje żarty. To prawie na tak, początek odcinku. Prawie tak chujowe jak twój kanał cały. Prawie tak chujowe jak przegrywasz dyskusję. Prawie tak chujowe jak całe twoje życie, zanim mnie poznałeś. Cwelu. Prawie tak chujowe jak twoje nazwisko. Mam fajne nazwisko. Gówno? To jest fajne nazwisko. Gówno. Wolałbym mieć gówno niż Łukowski. Z dwojga złego. Nie, zawsze można by mieć nazwisko na M jeszcze, nie? Macierewicz. Macierewicz. To byłby przykład. Czemu wlatujesz? Tego. Dlaczego ty się narażasz na takie chujowe, głupie straty? Dlaczego ty to robisz? Wytłumacz mi. No, bramę niszczę. No pierdolę, dlaczego ty to robisz? Bramę niszczę. Zobacz, obsłał się, zginął. No widzisz? 10 elfów. Bardzo ci tak dobrze. Który, z smokiem mogę zrobić tak, że sam się nie zajebie? Nie, smoki nie mają chuchania. Te smoki. Te smoki. No dobra, zabierana go. Redukcja obrażeń. Musi mieć jakieś bohatera. Nie, no to jest dobry smok jest dobry. Zajebie tego smoki. Gryf może mu się uda, wyście szczęście. Udało mu się. O, odbiłeś czar, bo smoki mamy jakieś zwierciadło. Jedno co sensownego. O, skoro ty jesteś wolny, zestrzeli fryta. Kurde, brakło. Ostatnicą może nie. Nie, no musisz uderzyć. Muszę uderzyć. No dobra, może zabiję. Dobra, zabiłam. W sumie bez straty tylko, przyzwoicie. Szkoda, te smoki ci lecą tak w głupie. Ty dobijaj tego. Meduzę spróbuj ubić jak najszybciej, bo ona ma... czar mnie ujebnie, bo ona ma coś takiego, że ona ma zdolność, która zabija żyjące istoty. Tego fuja ubi, bo ona czarami ubie. Bo ona ma perukę i zdobyła sobie włosy i śmieszne. Prawda? Taka rafalala trochę. Troszeczkę. Heroesowa. Dobry strzał, Tomku, 1/4. Dobra, zabijmy to. Jeden smok. Konkret. Zajebią czar. No, wypierdalaj w maciur. Ten kontratak strzelecki. Dzień dobry. Okej. Okay. Teraz już możesz strzelać, bo już kontrakt strzelecki. A kontratak strzelecki też jest jeden. Tak, takie kontrataki. No oczywiście, no. Kurwa, 3 do 92 orków. Kogo zaatakował Tomek? Z tego co było 3. No bo co? Najlepszy gracz Heroesy. Nie ma lepszego. Zdecydowanie.
nagraj serię Heroes do dupy. Jak ja mówię Heroes od A do Z, to ty mówisz Heroes do dupy. Heroes do dupy. No pięknie, no kurwa kozak. No. Najlepszy gracz. Tak wygraliśmy. Odczep się. No pewnie, no po co minimalizować straty? Przecież to jest zupełnie niepotrzebne. Na tym etapie gry absolutnie nie jest potrzebne. Zupełnie. Wskrzesił się już mój bohater. No super, i straciłeś dwa smoki. Brawo. No i co? A dostałeś teleskop, gratuluję. Kryształowy. Chciałbyś mieć kurwa taki teleskop, zazdrośnij go. Hejterze. Jak byłem mały, to zawsze chciałem mieć teleskop. Hejterze, widzisz, a widzisz, kto go dostanie? Nikt go kurwa nie dostanie. W pole go wypierdolę zaraz, żebyś go nie znalazł nigdy. Greczyn już nie są więźniami. Proszę. Widzisz, kogo mam, to jest... Tak będzie wyglądać twoja żona. Kurwo. I wiesz co? I ona też nie będzie miała teleskopu. O, nie, ma. Czy ma. Kurwo. No, kurwo. Chuj ci w dupę. Lunetę, nie teleskop. Dobra. No tu nic nie kupuję. Idziemy chyba za... Pomarańczowy chyba już zdechnie, tak mi się wydaje. Zobacz, teraz. Na pewno trzymaj tu armię, nie? Pamiętaj, żeby mieć tu jakąś armię. Dobra, przejdę się tutaj. Pewnie jakieś głupie karawany będą zaraz jechały. Aha. A, tym polowałeś na niebieskiego bohatera. On gdzieś tu się kręcił, pamiętasz? Chyba. Znaczy chciałem się rozejrzeć. Chyba gdzieś tu. Wydaje mi się, że... O, jest. Jest. No, go trzeba ubić w końcu. Spróbujmy go złapać. W miastach raczej nic konkretnego się nie dzieje. Tu jest trochę rzeczy do rekrutacji. Za mało hajsu w sumie, żeby coś. Chyba ci nikt nie atakuje, więc po prostu poczekaj, żeby tam się luzy, w tych lochach, nie? Więc mogę tak, ten na morze oczywiście. Tam pomarańczowy spierdala. O! Pod jakim to jest zamkiem? Dobra, to zrób cokolwiek. Tylko teraz nie mogę zrobić takiego błędu. No, że po prostu nic nie myśl, nie? A, to jest do rekrutacji, spoko. No, wtedy właśnie ci dwaj bohaterowie mnie rozpierdolili w sumie. No. O, głupie strasznie. Vampires. O, ładne zasoby złota. Znaczy, ale chyba już masz hajsy, nie? Sporo hajsu. Śmiesznie sobie wampiry wyglądają tutaj. Takie... Drakule? Jak takie figurki wampirów bardziej niż wampiry takie faktyczne. No i w ogóle. Dobrze, jakbym chciał mieć figurkę wampira, to właśnie tak ją sobie wyobrażałem, jak to tak? Takiego Drakule? No to wygląda jak wampir. Tylko najbardziej charakterystyczny wampir, nie? Jajajaj, ale potrafię, żeby... Chula bitwa, masz parę wampirów i po prostu no nie? Duże straty. No dosyć twarde są i dosyć dużo biją, no. Niefortunnie, dobra, weź zajebać. Skopa, proszę. Nie, Jezu, nie to chciałem. Nie, zajebała skopa. Patrz. Cio. No scope. No co, 360. 360, to jest. Oh baby. Dobrze. No proszę magię. O, zwiat. Lunetę zawsze chcieliśmy. No, chciałem mieć lunetę. Nie, chcę mieć zwiat, żeby w końcu dostać coś do ruszania się szybszego. Bo... On też by się chyba przydało w sumie. No, bo ruszam się jak gówno, jeżeli mam być szczery, więc... Przyda się w końcu zacząć nie ruszać jak kupa albo odchody, tylko ruszać się sprawnie i szybko. Efekt uboczny defekacji. Dokładnie. Prawie tak sprawnie i szybko jak Tomek, który nie rusza się z domu, bo jest spierdoliną biegnie... i siedzi w domu. Co? Nie, tak możesz poczuć się tak sprawnie i szybko jak Tomek, który biegnie do lodówki po piwo. Na wtedy jestem bardzo szybki. Nie, no już po piwo nie biegasz, ty już jesteś spedalony i pijesz wino. No to co? Jest przepyszne. Homopropaganda cię już... Homopropaganda. Tęczowa armia. Pamiętaj o tej armii. Tęczowe. A ten chyba na statek wszedł teraz, więc powinien być nad brzegiem. No właśnie. Będzie szansa go ciapnąć jeszcze. Myślę, że jest szansa, co jest pewne, że go ciapnąć. Zajeb tam tego fiutka z tyłu. No właśnie, o tym mówiłem. Ustrzel już, możesz tą bohaterkę ustrzelić. Jednoroga sobie pięknie zablokowałeś. Nic nie zrobiłem. Sam się zablokował. Nie moja wina, wal się. No. Nie chyba. Gryf dostanie. No to co? Smokiem musisz czarem pieprząć na początek i dobił. O, no ma sens już. Dobra, wpierdol. Super, klikaj lewy przycisk myszki. Tak, Diablo. Diablo. Kurwo. Super. Zejdźcie mu z drogi. Super ustawienie tam, kiedyś zrobię. Najlepszy YouTuber ze świata. Najlepszy. YouTuber. Wygrywam. Jakbym przegrał, byś mógł powiedzieć, że jestem słaby. Tak jesteś. Ale wygrałem. Już gówno dobrze. Mam książkę. Czyli daj chyba wszystkie czary pierwszego poziomu. Spoko, dobra. Niebieski zażegnany, więc się obstrał na ryj. I tutaj pomarańczowy. Idę mu te ołki zgnoić. Zamek. Pamiętaj, żeby zrekrutował się w tym zamku. Tutaj. Słusznie. O, tu trochę jest, dobra. Bohatera jakiegoś. Mogę nawet wybiec, żeby on nie spierdolił w sumie. Wezmę bohatera i na nich pobiegnę. Powinienem zabić. Ze smokiem powinien dać radę. Bohatera jakiegoś. Jak pierwszy z brzegu. No mi się przestaw układ w liniach przestaw. Chociaż jest w miarę dobrze. Jest sensowny. Bohaterkę możesz zamiast rusałek zmienić, tylko ona strzela. Iż po prostu mieć to z głowy tego pomarańczowego. No do przodu na nich on trzeba. On pewnie miał czary, więc... Zdecydowanie. Czary. Tak. Oj, 65, ale tylko jeden smok. Ten jest chyba mocniejszy. A są głupi. Walą w tego magicznego smoka, który ma magiczne zwierciadło. Widzisz? Wszystkie czary się odbijają.
Anton jest mocniejszy, tamtego trzeba nać. Twój bohater to spokój robi, to bardziej o to. No tak. A nie, mocniejszy jest levelem, on ma piąty, a tamten ma drugi. Zdecydowanie. Jeszcze osłabienie wrzuciłem. No, już jest pierdol. O! Ślicznie. No już nie ma o czym mówić. Sztygirli dirli banks. Dobra, rozklepani, pękli. O, dobra, mamy ich. Dobra, to tu jest chyba light z pomarańczowym. Tu masz mogę jeszcze przejść. Przejdę tamtym górnym. Nie, nie ma tu już nic. A nie, tu już masz w sumie tak. Tu już jest czysto, więc tak. Tym bohaterem idę tu sprawdzić, co jest. Ten bohater idzie tu sprawdzić, choć tu nie sądzę, by coś było, więc przejmę sobie kopalnię złota. I powinienem pewnie powoli w kierunku środka ruszać. Nie, fioletowego masz z tej strony, a ja mam niebieskiego z tej strony. Ale tu nie mają jak przejść, muszę się... Tędy. Okej, słusznie. Czyli kończymy pomarańczowego i fioletowego ruszam w takim razie. Dokładnie. Środkowy palec, wbijam w hejterów. Coś ci się nie podoba, lepiej tego mi nie mów. To ja sobie pozbieram hajsy, dlaczego by... Śmiało. No, Drakule kolejne. Ustrzelmy, który doleci. To jest piękne, że ona ma pełną strzałkę po prostu, nie? Ma zawsze pełną strzałkę. Zna kozaku. No, to nic tego. Z pocharpiach już masz. Już one nie grają te harpie. Patrz, kurwa, przeżyła tak 4 roków. No, tutaj przynajmniej sensownie. Dupa jeża. Powinni potem wychwyciłem twój żart z ten no takim tak. roku. Dobra, za późno wychwyciłem. Bo był chujowy. Był bardzo zabawny. Bardzo. Napiszcie głośno, jak się nie śmialiście. Napiszcie, ja nie śmiałem się w ogóle. Ha, ha. Wykrzyknik jeden. Ha, ha. Nie. Tak, tak napiszcie. Kto tak nie napisze... To jest zmanipulowaną osobą. Cofnę suba. Cofniesz suba. O, tu już jest 10. Patrz, to jest tyle samo. No. Finito. Coś jest? Nie ma. Pomarańczowy okręt. No, czy to sobie zgarniamy? Tu raczej nic nie będzie, ale no przejdę. To jest fajna mechanika, że czasami są zniszczone kopalnie. Że musisz się odbudować, że płacisz jakąś tam sumę pieniędzy. Żeby odbudować kopalnię. No, na przykład złota chyba kosztuje 20 tysięcy złotych czy coś takiego. Spoko. I odbudowujesz, nie? No, w 20 dni się zwraca. Nie, chyba to się od razu odbudowuje, tylko że kosztuje... Tak, zwraca się 20 tak. No, a tym zajrzę. No, tu jest niebieski jakiś. Zmory, to jest budynek do zmory. Czy możliwe, że tu nie jest biom niebieskiego tutaj? Wiesz co, nie. Niebieski przypuszczam, że jest na dole, a różowy jest z tej strony. A niebieski po prostu sobie przeszedł teleportem czy czymś takim. A, no dobra, zaraz zobaczymy. No, poruszałem się czym tam tak mogłem. Tak, tutaj mi się też powoli armia już zbiera. No, ale to powoli, jeszcze powiedzmy. No, będziesz musiał przez te zamki przeskoczyć i to pozbierać. Dokładnie. Ty masz mocno taką przerzedzoną. O, popatrz. Co to jest? Znaczy, chyba przegram, ale. Oczywiście, że przegrasz. Możesz uciec, skapitulować, to przynajmniej ci te jednostki przeżyją. Skapitulować. 29600. Spoko. A przeżyje ci armia cała, nie? Dokładnie. Bo ty właśnie masz ten problem, że masz zbyt wykrwawioną tą armię, nie? Tak na przestrzeni... Taką porozbijaną i... Tak, na przestrzeni tych wszystkich walk się po prostu wykrwawiałeś dosyć mocno. A co tutaj jest? No bo ja z dwoma kompami naraz się biję jednak. No, on w pewnym momencie. Troszeczkę. Harpie już są jak Elohel. Nie istnieją? No. Nie. Są przyczyną, dla której nie można wygrać. Aha. Jak każdy mądry gracz w League of Legends dobrze wie, aha, że przez Elo Hell będzie zawsze siedział w brązie. Wszyscy najlepsi gracze tak działają. A, no tak, to prawda. To prawda. Tak było. W sumie to już się ładnie mi armijka zbiera, tylko będę rezerwował armię w sumie zamkową. No. Przyzwoita. Tylko wiesz, co bym sobie tu zrobił jeszcze do tej armii w takim razie? Tak mi przyszło do głowy. Dobrze, że tutaj bohaterowie z czasem nie są coraz droższy. W Hirosie 5 to masakra była. Jakie tu jest, co tu są za zakon natury i zakon uroku. Okej, dobra, to jeszcze jedno rzecz zrobię. Mógłby być zakon... zakonnic. Ech, chujowy. Mnich. Okej, ale ma czary przynajmniej z tego i z tego, więc spoko. Zawsze coś. Tak, więc a jeszcze zobaczę sobie układ armii. Okej, może grać. No, ma to sens nawet. To jest taka armia, którą nawet dałby się jakiś zamek pewnie podbić. No spokojnie, fajnych dwóch strzelców. Było, nie, szczególnie, że no Heroesy 4 tym się wyróżniają, że tutaj bohater nie bardzo wpływa na siłę armii. Nie, może wpływać bardzo mocno. Naprawdę? No zobacz, jak ja już mam na przykład umiejętność jedną.
taktyka. Pierwszy poziom. Plus 1 do szybkości, plus 1 do... Ale chodzi o to, że w bitwach, na przykład w Hirosie 3 i 5, no, to widać od razu, które jednostki są z bohaterem, a które nie, bo to statystyki są nie, zupełnie. Zobaczyłeś bohatera z taktyką, to naprawdę te jednostki są dwa razy mocniejsze niż tak? Bo one potem może jeszcze jakieś... tego nie czuć. No nie czuję, nie widziałeś mocnego bohatera z taktyką, ale są mocne. Czemu to jest taki prosty? Nie, może skarby jakieś mają? Chyba, że wróg ktoś zaatakował i nie rozbił tego do końca i została po prostu jakaś część. Może. Albo to jest po prostu jakiś taki gówniany obozik, gdzie będzie 500 golda. Nie, tam zawsze jest chyba koło setka tych zbójów. Budynek. No, to jest trzy klocki, to nie boli. No i tutaj. Dobra, ty leć tak, bo to gdzieś pomarańczowy oddziałek szedł, żeby go po prostu dogonić. Nie jest tak, że ty przed chwilą sekundą tą bohaterkę straciłeś? Nie, tą straciłeś. Tą straciłem. A, po czemu ja to przyjąłem? To niebieski ma te smoki. No. A tym sobie już dał radę z tymi smokami raczej. Może złącz te dwie bohaterki, żeby te armie zaczęły w końcu grać jakoś. To będzie miało dużo więcej sensu. Bo za często je tracisz po prostu w głupi sposób te armie i... Głupkowate straty. Dokładnie. Wszyscy wiemy, znamy, lubimy. Nie wszyscy lubimy, ale wszyscy znamy na pewno. A zwłaszcza ty. A zwłaszcza zamknij pizdę. Tomek, ustalaliśmy sobie coś, jak już przy jednym odcinku postanowiliśmy nie nagrywać, że masz zamknąć ryj i po prostu siedzieć i dobrze, zamknij waginę. Będzie mniej wulgarnie? Pasuje do konwencji twojego kanału? Zdecydowanie. Może brodę sobie jeszcze zapuść i postaw kropkę na czole i spłoć syna. Chciałbyś mieć brodę zapuścić, tylko masz brodę, włosy łonowe ci rosną. Bardzo się cieszę. Bo na fiucie mi się nie mieszczą. Nie, nie rosną. Tam mi rosną. Nie pamiętasz już, jak ci w zęby weszły i powiedziałeś: Tomku, fajnie, akurat mi się nić dentystyczna skończyła. Jak dobrze, że masz takie twarde i fajne włosy. Fajnie, że wzrasta wartość merytoryczna tego materiału. Fajnie. Jak zwykle sam zacząłeś. Jak zwykle z tobą. Tak. Nie ja zacząłem. Komiczne to jest, co wyrabiasz. Próbując ratować swój wizerunek. Przygra są ruchy, jakich dokonujesz. Pod publiczkę. Nigdy bym się nie spodziewał po tobie. Dobrze, Tomku, po tym poznaje się prawdziwego mężczyzny, że trzeba wiedzieć, jak zakończyć. Ty nie wiesz, jak zakończyć, bo zakończenie na mordę to nie jest dobre zakończenie. Nie jest dobre? Podobało ci się ostatnio. Nie, samo to prosiłeś bardzo gorąco. Gorąco to na buzi właśnie miałeś wtedy. To nie było wcale ciepło. Było. Twój stek bluzgów wcale nie był ciepły i miły, Tomek. Bo to przez twój stek bzdur, który mówiłeś. Pierdalej. Co śmieszne byłem. Nie no, po co trzymać 14 wilków, a nie brać No gry? Przerabiam no, właśnie. Po co? Ruch mi się zmienił. Przed chwilą chciałem przerzucić wszystko na nie, bo miała pełen ruch. Kurwa. Bo te jednostki się skończyły. Chujowa, ty się skończyłeś na YouTube. O, proszę, jednostki mogę tu kupić. O, to też mogę kupić jednostki. Specjalnie, żeby był zawsze gorszy od niego, mi przerywa, tak od kiedy pamiętam. I potem jest, o Ignacy, jakim ty jesteś dobrym graczem. Może dlatego, że nikt ci nie psuje ruchów w środku tury. Może dlatego, że nie jestem chujowy jak ty, może dlatego ludzie myślą, że dobrze. Nie. Myślę, że to by wystarczy. Przed chwilą widzieliśmy, jak robisz. Tylko, że najczęściej to wycina, teraz ja zadbam, żeby nie wyciął tego. Jak mi znowu przyciął turę w połowie. Za każdym razem tak robił i wycinał wszystko. I potem jest, Egiby, jesteś chujowy, a Ignacy dobrze gra. Całe życie. 70 odcinków z Heroesów, tak przebiegł. Bo Tomku, proszę, wyślij mi odcinki, ja je dopieszczę. I potem nie sprawdzałem ich, ostatnio kurwa sprawdziłem. Wszystko powycinał! Nie, tak naprawdę jestem chujowy. Nie jesteś. Nie martw się, nie jesteś aż tak bardzo. Nie martw. O, generał. Spoko. Proszę. Plus 1 morale, świetnie. Elegancko. O Jezus Maria, jak mi tego brakowało. Plus 25%. Obrona czy obrażenie? Obrona. A ta rękawica to jest coś, czego nie mogę odpuścić. O, i tutaj jeszcze bym chciał podejść, bo tutaj jest... O, i chyba tu będę mógł wejść do przeciwnika, ale jeszcze takiego, a co to jest? Aha, tu się żywioła kiedy to jest, spoko. Fajnie wygląda. No, portal, nie? Ziemi, spoko. No, kończę tą turę. Ciach. W sensu... O, ma drzewko Żyda. Może poziomki gdzieś do 5 klocków. Bomba. Medytacja. No. Ucznika se w końcu weźmiesz, on dwie strzałki. Arcymistrzowski.
No, dwie strzałki będziesz miał w końcu na tym łuczniku swoim. Złącz tego bohatera z tą armią, serio, naprawdę, złącz tego bohatera. Poczekaj, patrzę gdzie, tak, tu już nie ma gdzie iść. Trzeba mu przejść, tu jest jedno wejście i drugie jest do fioletowego tutaj. Zrób, Tomek, weź zrekrutuj, zobacz. Teraz po prostu przemyśl i nie wydawaj bezsensownie pieniędzy za turę. Zatrzymaj się z tym swoim bohaterem tutaj, głównym. Niech oni się zderzą. Tak, wyślij karawany z innych zamków z wojskami, żeby szły, żeby nie musiał ich klikać za turę. Tym się cofnij, serio, bo to tylko narażasz się potem na jakieś takie smoki, które cię uderzą. Weź, przejść tutaj, zbierz sobie armię przy zamku, wyślij karawany, wybieraj jednostki, jakie potrzebujesz, których masz więcej. Słusznie. No. Nie masz, masz teraz 6K, to zaczekaj turę, ci najwyżej wyślij jutro pieniądze, wyrekrutujesz to wojsko i wyślesz po prostu je karawany. Ja już mam takie wojsko, 7 smoków będę miał. No nie jest to dużo, 7 smoków. Zobacz, jedna głupia bitwa, gdzie nie było w sumie dużych strat, a straciłeś 2 smoki. Nie? No dobra, no, ale jak uważasz? W sumie jeszcze się nie biłeś tamtymi... O, widzisz? Tym bardziej musisz podjechać, a tym bardziej, że ten przeciwnik jest nawet okej, ma mało diabłów, pytanie ile ich ma. Dziesiątki grupa. Ja mam najmocniejszych bohaterów rozbiję, więc on bohaterów mieć nie będzie mocny, bo ja rozbiję w jednej bitwie. Zatem ta armia nie jest jakaś bardzo mocna, jaką on ma. Nie, zdecydowanie nie jest. No, harpia super, świetnie. 14. W sumie bohaterem sam pokonam tego wroga bardziej. Bohaterem i cyklopami w sumie. Fajnie było zdobyć jakiś taki zamek luźny, żeby mógł karawany puścić. To te ptaszory też jakoś bardzo dużo nie robią. Bo jest ich mało, strasznie mało. Poza tym to jest ta słabsza jednostka, wiesz. Behemoty by robiły więcej. A plus 6 data, jakby miał mało. O, nie ślicznie. No to w niebieskiej. To dobrze, że skłoniłeś ten. Jest jego zamek. Tak, bo mówię, to pamiętam, że tak. No, czyli lecę fioletowego i zostanie jeszcze jakiś przeciwnik? Nie, tu było 6 przeciwników. Jednego zrobiliśmy. 4 przeciwników, nas dwóch było, więc. Tak, pomarańczowy ja rozbiłem, to rozbiłeś jednego. Tutaj był chłopak. Został niebieski i fioletowy. A to możemy zobaczyć. Tak. No to ten ma jeszcze coś, wojsko niebieskie ściepały, ten ma coś armii jeszcze, ten różowy. A ja różowego też w jednej bitwie pobiłem, więc... No różowego podejrzewam, że jego armię za chwilę rozwalę właśnie. Jeszcze tak, ty jesteś przymierzony z mojego, wyślę ci po prostu, nie wiem, gdzieś tyle. Ja też ci wysłałem kiedyś. Tak, no, nie ma znaczenia, chodzi o to, żebyś wyrekrutował wszystko teraz i wrócił karawanę do tego zamku. Gdzie jest przeciwnik? Tutaj. Mądrze ruchy teraz zrób. Są gryfony. Wejdź do zamku gryfonem i zobacz, czy to bohater kogoś jesteś w stanie dojechać, bo jeżeli nie, to nie jest bez sensu. Na pewno wejdź do zamku. Tak, czy to jesteś w stanie dojechać do zamku? Nie, nie sądzę. Nie, dobra, to zaczekaj ze swoim bohaterem. Żeby się złączyć. Dokładnie. Zajeść tutaj im, ewentualnie przekaż, ile jednostek się da. To w takim razie... Teraz pomyślimy, zamek... jak ich powymieniać, poczekaj. Teraz tak. Rzuć wszystko do góry. Co możesz, to wrzuć do góry. Tak. I tyle. Artefakty możesz przekazać, tą książkę możesz przekazać, ona jest w sumie spoko do przekazania. Teraz muszę im porozdzielać w ogóle te artefakty. No, zobacz, jakie masz przede wszystkim te artefakty. No, bo to ma wszystko praktycznie. Tarczę możesz spokojnie mu zdjąć i dać głównemu bohaterowi, temu założyć kolczugę. Większa o 5, to jest o 10. Proce załóż zamiast łuku. O 10 atak z dystansu. Przerzuć tarczę bohaterowi, a temu wrzuć książkę magiczną. Tą książkę mu wrzuć. To możesz drugiemu bohaterowi wrzucić spokojnie. Spoko. I to już sensownie działa. No i to jest nawet fajna, miła armia. I teraz tak, wyrekrutuj się na maksa w tamtym zamku. W tym. Nie, nie w tym. Jeszcze nie w tym. Po co w tym się rekrutować na maksa? Bo on ci zrekrutuje to wojsko. Okej, słusznie. Wejdź do środka. Żeby on to stracił, nie? Żeby on tego nie miał, prawda? Szkoda, to trochę strata, ale niestety. Ale, no tak, słusznie. Chyba, żeby wysłać te armię. Zobacz. Puścić karawanę teraz? Nie, uciec nimi. O, nie, niedaleko zwojesz chyba. A może go odciągnę chociaż? Albo zamek, albo jednostki, moim zdaniem, teraz ma wybór. Rekrutuj w swoim pierwszym zamku wojsko. Tutaj, tak. I wysyłać karawany zaraz. Myślę, że możesz, bo ona zanim dojedzie, to akurat ten zamek pewnie odbijesz. Więc to ma wtedy sens. Stąd muszę karawany zabrać. Możesz też tamtą, tylko musisz bardziej pokręcić. I teraz stąd... Ile będzie jechać? 3 dni. To w 3 dni chyba odbijesz ten zamek, nie? Spokojnie. Tu idę, no to tyle, ile ten ma tu ruchu. 3 tury. 4 plus. Coś musi ominąć. No, damy radę. Powinieneś dać. Ze smokiem się zderzysz po drodze. Przejmij sobie ten młynik, to bohaterką możesz sobie po prostu pojeździć. Możesz je rozdzielić w sumie, żeby jedno. No i zobaczymy, co się stanie teraz. No, dokładnie. I będę miał jednostki. No ja to myślę, że to jest fajny moment, żebyśmy mogli powoli zakończyć. 23 minuty. Dokładnie. Tak mi się wydaje. Więc co, dziękujemy wam bardzo serdecznie za uwagę. Widzimy się już jutro. O 18:00. Na moim dużo lepszym, ciekawszym, fajniejszym kanale. Nawet na koniec. Nawet na koniec, jak mi się fajną atmosferę musi. Nawet na koniec. Ja musiałem patrzeć. Nie, że stwierdzam fakty po prostu. Po prostu teraz zobaczcie. Trzeba umieć czasem pogadać. Teraz zobaczcie, kto tu jest. Kto jest lepszym. Na pewno nie. Dobrze, bardzo fajnie.